Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z robotem kuchennym Kobo. Często dostaję od Was pytania, czy w robocie kuchennym Kobo 7 można ugotować jajka. Mianowicie można. Mamy dwa przepisy na jajka gotowane na miękko oraz na jajka gotowane na twardo. Dzisiaj pokażę Wam, jak prosto można sobie przygotować jajka na miękko. Zatem zapraszam Was do obejrzenia filmu z przepisem, jak również jak zawsze zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Do przygotowania jajek w Kobo 7 będziemy potrzebować koszyczka, który oczywiście otrzymamy w zestawie. Mam tutaj 4 jajka, to są jajka w rozmiarze M oraz będziemy jeszcze potrzebować 0,5 litra wody. Zatem zabieramy się za przepis. Tutaj mamy, tak jak Wam mówiłam, przepis na jajka na miękko oraz na jajka na twardo. Wybieramy jajka na miękko, wciskamy OK. Składniki, które Wam wymieniłam, wciskamy dalej. Do naczynia miksującego wlejemy sobie 500 g wody. Jak będzie trochę więcej, też się nic nie stanie. Wciskamy dalej i teraz sobie założymy pokrywę, nałożymy miarkę. Przygotowanie wody zajmie nam 7 minut. Start. Wodę już mamy przygotowaną, to teraz zabieramy się za przygotowanie jajek. Otwieramy delikatnie pokrywę, ponieważ jest gorąca woda w środku. Jajka przekładamy do koszyczka i umieszczamy je w garnku. Zamkniemy pokrywę. Wciskamy dalej i kolejne 6 minut. Start. W międzyczasie, kiedy jajka się przygotowują, to chcę Wam powiedzieć, że firma Kobo Robotics obchodzi teraz swoje 16 urodziny i z tej okazji przygotowała niespodziankę. Szczegóły tej niespodzianki znajdziecie w opisie pod filmem, zatem gorąco Was zachęcam do przeczytania opisu. Przygotowanie jajek już dobiega końca. No i mamy praktycznie już jajka gotowe. Teraz sobie delikatnie wyjmę ten koszyczek. I jajka sobie jeszcze przeleję zimną wodą i wystudzę trochę. Jajka już mamy gotowe, teraz zobaczmy, jaką one mają konsystencję w środku. Żółtka mamy miękkie w środku. Jeśli ktoś chce jeszcze bardziej lejące, to może sobie ten czas gotowania skrócić. Mnie akurat taka konsystencja jajek odpowiada. W sam raz takie jajuszko można sobie przygotować na śniadanie. Zobaczyliście, że w robocie kuchennym Kobo 7 można przygotować sobie jajka na miękko. Jeśli lubicie taką wersję bardziej lejącą, to zawsze można sobie tutaj te czasy skrócić bądź wydłużyć. Jajuszka wychodzą naprawdę pyszne, więc jest to kolejny przepis do wypróbowania. Zachęcam Was również do oglądania innych filmów na moim kanale. Przypominam o niespodziance, którą przygotowała firma Kobo Robotics z okazji swoich 16 urodzin. Szczegóły znajdują się w opisie pod filmem. Zachęcam jak zawsze do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.